Dzień dobry. Nazywam się Anna Cywan, jestem terapeutką uzależnień i trenerką rozwoju osobistego. Zapraszam na spotkanie ze szczęściem. Któż z nas nie chciałby być szczęśliwy? Przy okazji różnych spotkań, świąt życzymy sobie szczęścia. Tak sobie życzymy i życzymy i ciągle czujemy niedosyt. Pewnie jest ono w naszym życiu ważne. Zanim zaczniemy się nad tym zastanawiać, to zapraszam do wzięcia udziału w teście. Ten test przygotowała pani Ewa Wojdyło-Osiatyńska i nazwała go Szczęśliwą Trzynastką. Myślę, że dlatego, żeby nikt nie myślał, że trzynastka może być nieszczęśliwa. Ja będę czytała pytania, na które poproszę odpowiedzieć tak albo nie. Liczymy tylko odpowiedzi twierdzące. Czytam pierwsze pytanie. Czy potrafisz żartować ze swoich niedociągnięć lub wad? Tak? Nie. Drugie. Czy poszedłbyś ze sobą do ślubu? Trzecie. Czy codziennie robisz coś, z czego jesteś dumny? Czwarte. Czy o swoich sekretach rozmawiasz z co najmniej 3 bliskimi osobami? Piąte. Czy masz z kim przeżywać codzienne radości i smutki? Szóste. Czy jest ktoś, kto zawsze cieszy się na twój widok? Siódme. Czy spędzasz w ruchu co najmniej 1-2 razy w tygodniu? Ósme. Czy twoje ciało dostarcza ci więcej przyjemności niż zgryzot? Dziewiąte. Czy dla rozrywki lub zabawy potrafisz odstąpić od sztywnego planu? Dziesiąte. Czy zawsze masz się czym zająć, kiedy musisz długo czekać? Jedenaste. Czy praktykujesz jakieś zajmujące hobby? Czy masz jakąś pasję? Dwunaste. Czy umiesz prędko wybaczać i nie rozpamiętywać przykrości? Trzynaste. Czy wierzysz, że w każdej sytuacji sobie poradzisz? Tyle pytań. Czas na odpowiedź. Dziewięć do 13 taków oznacza, że promieniejesz szczęściem. Ociepla ono ciebie i innych. 4 do 8 trochę blada ta twoja radość życia. Może ci jej zabraknąć w trudnych chwilach. Od 0 do 3 więdniesz i obdzielasz smutną aurą świat wokół siebie. To tyle w temacie testu. A teraz zastanówmy się, jak to jest z tym szczęściem. Otóż możemy go poszukiwać na zewnątrz siebie albo budować szczęście w sobie. Te zewnętrzne na ogół szybko powszednieją, przestają cieszyć, stają się takie zwyczajne i trzeba wymyślać coś nowego, co znów nas uszczęśliwi. W ten sposób gonimy szczęście, które tylko na chwilę pozostaje z nami, po czym niepostrzeżenie znika.
nie rezygnując jednak z poszukiwania szczęścia na zewnątrz siebie, możemy je jednocześnie budować w sobie. Takie szczęście to stan ducha, stan spokoju i dobrego samopoczucia, który nie zależy od czynników zewnętrznych. Możemy być szczęśliwi bez powodu. Kiedy jesteśmy szczęśliwi bez powodu, wnosimy szczęście do naszych zewnętrznych doświadczeń i przeżyć i nie musimy manipulować światem, żeby poczuć się szczęśliwi. Jak zaczniemy uczyć się poprawiania swojego nastroju, to dużo częściej i łatwiej zdołamy wygenerować w sobie uczucia łagodne, ciepłe, spokojne, wzruszające. Można to robić na dwa sposoby. Można myśleć o tym, co masz, a nie o tym, czego nie masz. Możesz myśleć o tym, co ci sprawia radość, a nie o tym, co cię denerwuje i złość. Możesz wybierać. Każdy może sięgnąć myślą do takich rzeczy, które lubi, ale najpierw dobrze jest siebie poznać. No to też jest sposób. Można wziąć kartkę i wypisać sobie, w jakich sytuacjach czujesz się najlepiej? Co lubisz robić? Kiedy czujesz radość? Kiedy ci się życie podoba? Warto dać sobie na to trochę czasu i dopisywać wszystko, co ci się przypomni. Czymś niezwykle ważnym, czego warto się uczyć, jest akceptacja, która zapewnia spokój i pogodę ducha. Bardzo czytelnie i jasno przekazuje to modlitwa rozpowszechniona przez trzeźwiejących alkoholików. A brzmi ona tak. Boże, użycz mi pogody ducha, aby godzić się z tym, czego zmienić nie mogę. Odwagi, aby zmieniać to, co mogę zmienić i mądrości, aby odróżnić jedno od drugiego. I jeszcze kilka sentencji na zakończenie naszego spotkania. Szczęście nie polega na zdobywaniu tego, co chcesz, ale na akceptowaniu tego, co już masz. Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj. Szczęście nie jest stacją, do której dojeżdżasz. Szczęście to sposób podróżowania. Jest tylko jedna droga do szczęścia. Przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu. A kiedy przyjdą deszczowe dni, naucz się chodzić między kroplami. Zapraszam na kolejne spotkanie za 2 tygodnie i życzę wszystkim dużo szczęścia. Do widzenia.